Szanowni Państwo, witamy wszystkich serdecznie na kolejnym Narodowym Czytaniu. Wydarzenie niezwykłe tak naprawdę, bo przypominamy sobie w pierwszą sobotę, zazwyczaj w pierwszą sobotę września, przypominamy sobie najznakomitsze dzieła klasyki literatury polskiej. Narodowe Czytanie odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej, odbywa się już po raz 12. W tym roku w całym kraju, wszędzie, u nas również, nie może być inaczej, czytamy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Czytamy w partnerstwie z Fundacją Pełnia Wyrazu. Moniko, witam cię serdecznie. Monika Lesner jest z nami. Dzień dobry. Ponieważ tego wydarzenia nie robimy sami, jest mnóstwo osób, które przez lata całe spotyka się z nami, czyta, przychodzi, dopytuje i również słucha. I to jest najważniejsze, bo drodzy Państwo, robimy to wszystko dla Was. Robimy z przyjaciółmi zawsze. To jest takie nasze święto, wydarzenie, spotykamy się, czytamy, ale w tym roku po raz pierwszy robimy to troszkę inaczej, ponieważ nie chcemy czytać tylko fragmentów przez godzinę lub dwie, ale chcemy dać Państwu taką chwilę wytchnienia w przestrzeni biblioteki, od skwaru, od zgiełku miasta. Chcemy się wyciszyć, zrelaksować, pobyć razem, pobyć w takim pięknej przestrzeni związanej ze słowem, literaturą, ale nie tylko, bo dzisiaj, słuchajcie, mamy tutaj dźwięki ptaków, mamy piękne bukiety, które przygotowała dla nas Agnieszka Goch, której bardzo serdecznie za te bukiety dziękujemy. Mamy też dla Państwa poczęstunek, mamy kawę, herbatę, no ale przede wszystkim ma być to uczta, jak co roku, uczta literacka. I czytają z nami aktorzy, czytają nauczyciele, czytają sympatycy biblioteki, osoby, które z nami od lat współpracują, realizują różne projekty czytelnicze. No i oczywiście jak zawsze są nasze panie wolontariuszki ze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, które nas tutaj dzielnie wspierają. Chcemy być razem, chcemy odpoczywać i świętować też w jakiś sposób ten dzień szczególny. Co jeszcze mamy? Mamy wystawę i mamy niezwykłą sesję fotograficzną, Moniko. Po 12 rozpocznie się profesjonalna sesja z naszą fotografką Inną Kapturewską, której pracę można było podziwiać również w Berlinie, czyli po niemieckiej stronie, w Szczecinie w Promediach, u nas w siedzibie Fundacji Pełnia Wyrazu przy ulicy Dworcowej. I zapraszamy Państwa właśnie do udziału w tych sesjach, przy których pomagać będzie niesamowicie utalentowana Olga Dąbkiewicz, która jest odpowiedzialna za stylizację nasze dzisiaj, nasze, czyli członkiń Fundacji Pełnia Wyrazu i będzie Państwa wspierała przez kolejne godziny, żeby odpowiednio przygotować się do sesji, dobrać jakiś drobny element, gadżet, pokazać się później na Facebooku, oznaczyć Narodowe Czytanie, Biblioteka Miejska i niech ta po prostu piękna inicjatywa idzie w świat. W tym roku, tak jak powiedziała Ania, to jest trochę inna impreza, bo nie tylko czytanie i delektowanie się literaturą piękną, ale takie współbycie, bycie razem, współtworzenie przestrzeni, wspólne zdjęcia, dużo radości, pewnie nowe znajomości i dziękujemy Aniu, że Fundacja Pełnia Wyrazu może w tym uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jeszcze dodam, że o godzinie 15 będzie taki panel, podczas którego troszeczkę bliżej się przyjrzymy kobietom z czasów twórczości Elizy Orzeszkowej. Monika powie kilka słów o kobietach. Olga przedstawi nam stroje, które wtedy obowiązywały, które wchodziły na salony i nie tylko, ale tak naprawdę nie na salony, bo przecież Nad Niemnem to nie salony, to jest przyroda, przestrzeń, świat, to co nas otacza. Chyba wszystko powiedziałyśmy. A jesteśmy cały czas, proszę pytać, tak. Będziemy zachęcać do współuczestnictwa i dobrej zabawy życzymy. Narodowe Czytanie, czas zacząć. Czyta Ewa Sobczak. Aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny.
Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami, z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba. Ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, w zmieszanych z dala zarysach, rozpoznać można było dwór, obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki, zginający się nieco w półkole, sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami w powietrzu czystym i spokojnym wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Równinę przerzynały drogi białe i trochę zieleniejące od z rzadka porastającej je trawy. Ku nim niby strumienie ku rzekom przebiegały z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika. Słały się w trawach fioletowe rochule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy. Kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą, stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Za tymi pasami roślinności dzikiej, cicho, w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe znaczenie od nich rumianym kwiatem gęsto usiane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny. Puchem też, zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła młody len, pokrywał gdzieniegdzie kilka zagonów, a żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze owsów i jęczmion. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. Gromadami na drogach, a sznurami na miedzach szły wiejskie kobiety, których głowy ubrane w czerwone i żółte chusty tworzyły nad zbożami korowody żywych piwoni i słoneczników. Od tych gromad lały się i płynęły po łanach strumienie różnych głosów. Były to czasem rozmowy gwarne i krzykliwe, czasem śmiechy basowe lub srebrzyste, czasem płacze niemowląt u piersi w chustach niesionych. Czasem też pieśni przeciągłe, głośne, których nutę porywały i przedłużały echa ze stron obu, w borkach i gajach rosnących na wzgórzach i w wielkim boże, który ciemnym pasem odcinał pozłoconą, przetkaną szkarłatem ścianę nad niemeńską, od wysadzanych srebrami obłokami błękitów nieba.
w tym ruchu ludzkim, odbywającym się na urodzajnej równinie, czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej ludności moment święta. Wesoły i wolny, słoneczny i wolny dzień, Boży powrót z kościoła. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy, na równinie z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnących gromad ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi i chwilę jakąś przebyły w jednym z rosnących na wzgórzach borków. Było to przyczyną ich spóźnienia się, tym więcej, że jedna z nich niosła ogromną więź leśnych roślin, które tylko co i dość długo zapewne zrywała. Druga kobieta zamiast kwiatów trzymała w ręku niepospolitej wielkości chustkę, która za każdym jej szerokim i zamaszystym krokiem, kołysząc się wraz z długim ramieniem, powiewała jak sporej wielkości chorągiew. Z dala to tylko widać było, że jedna z tych kobiet miała w ręku pęk roślin, a druga szmatę białego płótna. Z bliska uderzały one niezupełnie zwykłą powierzchownością. Kobieta z chustką była niezwykle wysoką, a wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała, które przecież posiadało szkielet tak rozrosły i silny, że pomimo chudości ramiona jej były szerokie i wydawałyby się bardzo silnymi, gdyby nie małe przygarbienie pleców i karku, objawiające trochę znużenia i starości. Gdyby także nie ostre kości łopatek podnoszące w dwu miejscach staroświecką mantylę z długimi, co chwilę powiewającymi końcami. Oprócz tej mantyli zaopatrzonej w płócienny kołnierz miała ona na sobie czarną spódnicę. Tak krótką, że spod niej aż prawie do kostek widać było dwie duże i płaskie stopy, ubrane w grube pończochy i wielkie kwieciste pantofle. Ubiór ten uzupełnionym był przez stary kapelusz słomiany, którego szerokie brzegi ocieniały twarz. Na pierwszy rzut oka starą, brzydką i przykrą, ale po bliższym przyjrzeniu się uwagę i ciekawość budzić mogącą. Była to mała, chuda, okrągła twarz ze skórą tak ciemną, że prawie brązową, z czołem sfałdowanym w kilka grubych zmarszczek, z wpadłymi i kościstymi policzkami, z wyrazem goryczy i złośliwości nadawanym jej przez ostrość nosa i zaciśnięcie warg, a wzmaganym przez szczególną ognistość i przenikliwość oczu. Te oczy zdawały się być jedynym bogactwem tej biednej, zestarzałej, złośliwej twarzy. Może kiedyś były one jedyną jej pięknością, a teraz wielkie i czarne, spod czarnych, szerokich brwi, oświecały ją jeszcze przejmującym blaskiem, miały one spojrzenie przenikliwe, ostre, urągliwe i płomienność nieustanną, jakby wciąż z wnętrza podsycaną, a dziwną przy tej zczerniałej w dłoni czasu czy losu zgniecionej twarzy. Szła szerokim, zamaszystym do pośpiechu znać przyzwyczajonym krokiem, a długie jej ramiona, u których wisiały ciemne, kościste ręce, kołysały się u jej boków w tył i naprzód. Białą, rozwiniętą chustką, jak chorągwią, powiewając. Kobietę z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa, albo też dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na drugie. Wysoka, choć znacznie od towarzyszki swojej niższa, ubraną była w czarną wełnianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie uwydatniając jej kształtną i silną w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibić, zdradzała znajomość żurnalu, mód i rękę biegłego krawca. W wyprostowaniu jej kibici i w delikatności cery czuć było także manierę i cieplarnię. Ale w zamian ruchy jej i gesty sprzeczały się z całością jej osoby, trochę popędliwości i jakby przybranej rubaszności. Nie miała ona przy tym na sobie ani kapelusza, ani rękawiczek, głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz śniadą z purpurowymi usty i wielkimi szarymi oczami,
śmiało wystawiała na upalne gorąco słońca. Płócienny, tani parasolik opierała o ramię, a ręce jej dość duże i opalone zdradzały nadal rzadkie używanie rękawiczek. Wszystko to uderzało tym więcej, że sposób, w jaki trzymała swą odkrytą głowę, ciemne brwi nad siwymi oczami ściągała, nadawał jej wyraz śmiałości i dumy. W ogóle ta panna, czy ta dziewczyna, na lat 20 parę wyglądająca, wydawała się uosobieniem piękności kobiecej, zdrowej i silnej, lecz dumnej i chmurnej. Pogody, jaką nadaje ludzkim twarzom szczęście lub rezygnacja, w tej młodej i świeżej, ale niespokojnej i zamyślonej twarzy nie było. Jakkolwiek rozjaśniało ją teraz to zupełnie fizyczne ożywienie, którym istotę ludzką niezupełnie jeszcze przez życie zniweczoną napełnia długa i swobodna kąpiel w kipiącym zdroju przyrody. I tak dalej, dalej, pieśń o rozkoszach wojny, niby rotowy ogień huczała i grzmiała, aż zakończyła się strofą bezbrzeżnej żałości. Trąba woła tra-ta-ta-ta, nie ma ojca ani brata, ni żadnego przyjaciela, oprócz Boga Zbawiciela. Nic na niebie ani na ziemi nie przeszkadzało szerokiemu rozleganiu się pieśni śpiewanych na łodziach i czółnach. Nic ich nie mąciło. Woda je srebrnie od szklistej powierzchni odbijała, echa podwajały i nieś zdawały się w dal coraz dalszą. Lekkie wiatry pogodnej nocy latały po szczytach boru, który czasem szumiał z cicha, jakby w głębinach jego spoczywające duchy wskrzesały i długimi westchnieniami lub cichymi śmiechy niegdyś ich znanym, kochanym śpiewom wtórzyły. Na wysokiej górze, pod starymi lipami, siedząca para ludzi patrzała i słuchała. Oczarował ją oddech przeszłości własnej i niewłasnej. Melodia świateł i tonów we dwie kamienne figury zakleła. To, że byli żywymi ludźmi, poznać można było tylko z ich oczu, ścigających szlaki blasków, które za łodziami to powstawały, to znikały, z ruchu ręki Anselma, machinalnie głaszczącej psa u nóg mu leżącego i z głośnego, coraz głośniejszego oddechu Marty. Łodzie zaś dosięgały już stojącej pod księżycem kolumny światła i nad zanurzoną w wodzie ognistą jej kulą w chwilowym milczeniu przepływały jedna za drugą ciemne, ciche, lekkie jak widma. Za kolumną i księżycem, tam gdzie rzeka wspaniałym ruchem za ścianą boru skręcała, samotny głos męski śpiewać zaczął. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna jak różany kwiat. To Janek śpiewa, rzekł Anselm. Pamięta pan, jakeśmy kiedyś tę piosenkę razem śpiewali? Zapytała kobieta. A ja nie słyszałem już później tak ślicznego głosu, jaki był pod ten czas u pani. Zatrzęsła głową. Tak, tak to było. Od skrętu rzeki dochodziły słowa. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Anselm w polonezową nutę poważną i tęskną, zasłuchany, z bladym na ustach uśmiechem, sam nucić zaczął. Ty rozkwitniesz różą, ty rozkwitniesz różą, a ja kaliną. I Marty usta żółte, zwiędłe, otworzyły się tak, że oboje dalekiej nucie zawtórzyli. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mymi łzami. Anselm ciągnął jeszcze. Ty będziesz panną, ty będziesz panną przy wielkim dworze. Ale kobieta obok niego
Zakrztusiła się, pochyliła głowę, o podniesione kolana oparła i kaszlała. Wtedy on, nucenie przerwawszy, ucha ku niej przychylił. Zdało mu się, że nie tylko kaszel dobywał się z jej piersi. Za rękę ją wziął. Nie trzeba płakać. Z powagą przemówił. Płakaniem uśmiechu nie odzyszczesz. Ubiegła woda nie wraca. W kwiecie wieku rozłączyliśmy się z sobą, a znów spotkali dziadem i babą. Nie dziwno też, że opadły nas przypomnienia i romanse. Ale nie czas już nam do takich rzeczy. A myśleć trzeba o tych młodszych, którzy jak latorośle przy zwalonych drzewach przy nas wyrośli. Jedno zachodzi, drugie wschodzi. Może to słońce, które nam smętnie świeciło, dla nich pogodniej zaświeci. Niechże mnie tedy pani z łaski swojej powie, czy ta panna Justyna jest doprawdy tak dobrą i zacną panną, jaką się pokazuje? Czy można spodziewać się, aby do naszego wieśniackiego życia i pracy przy ziemi uzwyczaić się mogła? I czy, broń Boże, mój Janek przez nią nieszczęśliwym nie zostanie? Może i pan Korczyński dać mu jej nie zechce? Może i ona sama w ostatnim momencie od takiego losu uciecze? Może to obowiązkiem moim jest przystojnie, ale z gruntu serca ją poprosić, aby mojego chłopca zawczasu odtrąciła, bo by on może przez to uleczony mógł jeszcze zostać. Kiedy Anselm mówił, Marta głowę podniosła i potwierdzająco kiwała. Kilka razy jeszcze chrząknęła, a potem odparła. Prawda, słowo honoru, prawda. Przypomniała sobie babka, dziewiczy wieczór, wieczna głupota. Mężczyzna zawsze od baby mędrszy, prawda. Co nam już śpiewania i płakania przyjdzie? A gdy pomrzemy, a gdy pomrzemy, każemy sobie złote litery wyryć na grobie. Złote litery wyryć na grobie. Rozdział drugi. W korczyńskim dworze na rozległym trawniku dziedzińca rosły wysokie i grube jawory, otoczone niższą od nich gęstwiną koralowych bzów, akacji, buldeneżów i jeszcze niższych jaśminów, spirei i krzaczastych róż. Dookoła starych, kiedyś kosztownych sztachet topole, kasztany i lipy ścianą gęstej zieloności zakrywały drewniane gospodarskie budynki. U zbiegu dwóch dróg okalających trawnik i rosnące wśród niego potężne grupy drzew i krzewów stał dom drewniany także, niepobielony, niski, ozdobiony wirącymi się po jego ścianie powojami z wielkim gankiem i długim rzędem okien mających kształt nieco gotycki. Na ganku pomiędzy oleandrowymi drzewami rosnącymi w drewnianych wazonach stały żelazne kanapki, krzesła i stoliki. Naprzeciw gospodarskich zabudowań wznosiła się nad sztachetami gęsta zieloność starego, znać, bo w aleje z grubych drzew wysadzanego, ogrodu. Dalej widać było u jednego z krańców ogrodu przyświecający przez zieloność ów wysoki, w słońcu złocisty brzeg Niemna, a z niektórych punktów dziedzińca widzialną była i sama rzeka, szeroka, w tym miejscu okrągłym łukiem skręcająca się za bór ciemny. Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe. Jak się działo tu teraz, aby o tym wiedzieć, trzeba było dowiadywać się z bliska. Ale co w oczy od razu wpadało, to sama wielka usilność o zachowanie miejsca tego w porządku i całości. Jakaś ręka gorliwa i pracowita zajmowała się wciąż jego podpieraniem, naprawianiem, oczyszczaniem. Sztachety psuły się tu powielokroć, ale zawsze je naprawiano, więc choć połatane, stały prosto i dobrze strzegły dziedzińca oraz ogrodu.
Stare również gospodarskie budynki miały silne podpory, a w wielu miejscach nowe strzechy i nowe pomiędzy drewnianymi ścianami słupy z kamieni. Stary dom niskim był i widocznie z każdym rokiem coraz więcej wsuwał się w ziemię, lecz z dachem gontowym i jasnymi szybami okien nie miał wcale pozoru ruiny. Rzadkich, kosztownych kwiatów i roślin nie było tu nigdzie, ale też nigdzie nie rosły pokrzywy, łopuchy, osty i chrzany, a stare drzewa i dawno zaś zasadzone, bo potężnie rozległe krzewy wyglądały świeżo i zdrowo. Dworkowi temu, w którym jednak widocznie wciąż coś się psuło i naprawianym było, w którym widocznie także nie od dawna nie dodawano i nie wznoszono, ale tylko to, co już stało i rosło, przechowywano porządek, czystość i dbałość nadawały pozór dostatku i prawie wspaniałości. Wielkość zajmowanej przezeń przestrzeni, niezmierne bogactwo napełniającej go roślinności, sama nawet starość niskiego domu i niejaka dziwaczność gotyckich jego okien wywoływały wrażenie powagi, wzbudzały mimowolną poezję wspomnień. Mimowoli wspomnieć tu trzeba było o tych, którzy sadzili te ogromne drzewa i żyli w tym stuletnim domu, o tej rzece czasu, która nad tym miejscem przepłynęła, to cicha, to szumna, lecz nieubłaganie unosząca z sobą ludzkie rozkosze i rozpacze, grzechy i prochy. Wnętrze domu posiadało te same, co i dwór cały, cechy dawnego bogactwa, chronionego przez czujne i niestrudzone starania od rozpadnięcia się w łachmany i próchno. W obszernych, niskich i dobrze oświetlonych sieniach sterczały na ścianach przed wielu, już zapewne dziesiątkami lat umieszczone, ogromne rogi łosiów i jeleni. Między nimi widniały uschłe wieńce ze zboża przetykanego czerwienią kalinowych i jarzębinowych jagód. Naprzeciw drzwi wschodowych, schody wąskie, niegdyś wykwintne, a dzisiaj ślady tych dawnej politury noszące, prowadziły do górnej części domu. Z tych sieni dwoje drzwi na oścież rozwartych wiodło z jednej strony do obszernej sali jadalnej, z drugiej do wielkiego o czterech oknach salonu. Oba te pokoje dostatecznie zapełniały sprzęty, które jaki z kształtu i gatunku wnosić było można, kupionymi były przed 20 przeszło laty i kosztowały wiele. Teraz przecież ukazywały się na nich tu i ówdzie niewprawną ręką wiejskiego rzemieślnika dokonane sklejenia i naprawy, a drogą materię, która niegdyś okrywać je musiała, zastąpiła zupełnie tania i pospolita. Obicia na ścianach, tak jak i sprzęty, niegdyś kosztowne i piękne, a teraz postarzałe i spłowiałe, błyskały jeszcze tu i ówdzie złoconymi bukietami i arabeskami, zakrywało je zresztą w znacznej części kilka pięknych kopii ze sławnych obrazów i kilkanaście rodzinnych portretów w staroświeckich, ciężkich, z wytartą pozłoconą ramach. Podłogi były tam woskowane i błyszczące. Niskie sufity białe i czyste, drzwi staroświeckie, ciężkie, z błyszczącymi brązowymi klamkami, dywany duże i spłowiałe, w rogu salonu piękny fortepian, a u okien ze smakiem ustawione grupy zielonych roślin. Widać było wyraźnie, że od lat 20 nic tu nie przybyło, ale i nic nie ubyło. A to, co brudził, łamał i rozdzierał czas, ktoś ciągle oczyszczał, zszywał i naprawiał. Sprawiało to wrażenie pilnej pracy, usiłującej zwolnić, może zupełnie powstrzymać stopniowo, lecz nieubłagalnie proceder swój wiodącą przemianę bogactwa w nędzę. W przyległym wielkiemu salonowi pokoju, którego okno jak i okna salonu wychodziło na błękitniejący z zarzędu starych klonów niemen, znajdowało się towarzystwo złożone z osób czterech. Pokój ten miał pozór gabinetu wykwintnej kobiety. Wszystko tu było miękkie, ozdobne i wbrew temu, co działo się w innych częściach domu, dość jeszcze nowe. Obicie osypane bukietami polnych kwiatów miało pozór nieco sentymentalny. Gotowalnia okryta zwojami białego muślinu połyskiwała kryształowymi i porcelanowymi cackami. Na etażerkach leżały książki, stały zgrabne koszyki i pudełka z przyborami doręcznych robót. Materia okrywająca sprzęty pąsową barwą swą sprawiała na pierwszy rzut oka wrażenie świetności.
Z tymi wszystkimi szczegółami sprzeczała się atmosfera pokój ten napełniająca. Była ona duszną i pełną zmieniających zapachów perfum i lekarstw. Ponieważ zaś okno i drzwi od przyległych pokojów szczelnie były zamkniętymi, pokój ten przypominał pudełka apteczne, oklejone papierem w kwiatki i napełnione wonią olejków i trucizn. W rogu tego pokoju, na ponsowym szeslągu, we współleżącej postawie siedziała kobieta w czarnej, jedwabnej sukni, z kibicią zbyt szczupłą, ale mającą w kształtach swych i ruchach wiele delikatnego wdzięku, z twarzą kiedyś znać zupełnie piękną, a i dziś jeszcze, pomimo przywiędnięcia i zbytecznej chudości, uderzającą niezmierną delikatnością płci, wielkością czarnych oczu, o powłóczystych, łagodnym spojrzeniu, bujnością czarnych, starannie ułożonych włosów. Jakkolwiek skonikąd wyglądała na lat blisko 40, nie miała ani jednego siwego włosa. I jakkolwiek kibić jej i cera zdradzały to niedołęstwa posuniętą fizyczność słabą, drobne jej wargi były ponsowe i świeże jak u młodziutkiej dziewczyny. Rączki drobne, tak chude i delikatne, że prawie przezroczyste, tak pielęgnowane, że paznokcie ich posiadały kolor listka róży i połysk politury. Z wyrazem niemocy lub słodkiej rezygnacji splatała ona i opuszczała na suknię, albo rozmawiając, czyniła nimi gesta rzadkie, drobne, powolne, objawiające śmiertelną obawę przed wszelkim żywym i choćby odrobinę energicznym poruszaniem ciała czy ducha. Była to pani Emilia Korczyńska, od lat 20 paru żona Benedykta Korczyńskiego, właściciela odziedziczonego przezeń po ojcach i dziadach Korczyna. Na całej przestrzeni niebieskiego sklepienia ani jednej chmurki, ani nawet jednego obłoczka nie było. Szafirowe w środku, bladło ono u skłonów, na zachodzie świecąc ogromną tarczą słoneczną, samotnie ku ciemnemu borowi płynącą. Długo rozciągnięta i wraz z brzegiem rzeki w półkole nieco zaginająca się okolica, stała cała w złotawej mgle, utworzonej z lekkiej kurzawy, na wskroś promieniami słońca przepojonej. Z dala można by mniemać, że był to tylko gęsty pas roślinności, ale co kilkanaście lub co kilkadziesiąt kroków ukazywały się wśród zielonej powodzi coraz inne ludzkie siedliska. Były to szare, niskie i słomą pokryte domy. W pobliżu domów stojące świrny, z wystającymi na kilku słupkach opartymi dachami, stodoły, stajnie, obory, podwórka i sady. Niewysokie albo całkiem niskie płoty z desek, kołków lub wzdłuż umieszczanych żerdzi, nierozwikłaną dla oka plątaniną, rozdzielały pomiędzy sobą te zagrody, które nie stały w szeregu prosto wytkniętym, ale wypadkiem jakby rozsypane, cofały się w głąb lub wysuwały naprzód, czasem znacznymi przestrzeniami osamotnione, a czasem jedne za drugich do połowy zaledwie wysunięte i wzajem na siebie następować się zdające. Czasem zepchnięte aż na skraj wysokiej ku rzece staczające się góry. Czasem krańcami ogrodów i tyłami stodół dosięgające przypolnej drogi. O wielkiej dawności tych siedlisk opowiadała wielka starość otaczających je drzew. Jedne z domów tonęły prawie w rozłożystych i srebro przelewających topolach. Zza innych ciemne lipy wznosiły wysoko poważne swe wierzchołki. Tu płaczące brzozy kładły na ściany i okna swe wiotkie gałęzie, ówdzie popielate wierzby wykrzywiały we wsze strony mnóstwo swych węzłowatych i powyszczerbianych pni, albo przysadzisto po ogrodach rozsiadły się odwieczne grusze, albo najrzadsze i najwynioślejsze wyrastały na dziedzińcach słupiaste jawory. Niżej, młodsze od owych prastarych towarzyszy i stróży wsi, wiśniowe i śliwowe gaje nęciły wzrok głębokim cieniem swych
bujnie rozrosłych wierzchołków i pozłacaną przez ruchome promienie słońca trawą swych podścielisk. Niżej jeszcze, tuż przy płotach albo pod ścianami świrnów i stodół, pełno było niskich leszczyn, zdziczałych malin i gęsto splątanych wiklin, wonnej piłowiei, krzaczastego żywokostu i brudno-żółtych blekotów zmieszanych ze śnieżnymi powojami lulku i kolczastymi kwiatami ostów. Tej dzikiej zarośli spod płotów i ścian wypleniać nikt tu snać nie miał czasu albo chęci. Ale w zamian ogrody płynęły istotnym chaosem zmieszanych z sobą uprawnych roślin. Wszędzie tu, nad zielenią niskich warzyw, delikatnym lasem powiewały cienkie kminy i lebiody. Maki różowo i biało kwitły. Gęstą ścianą stały wysokie konopie. Na wysmukłe tyki fasola rzucała zielone girlandy. U końca ogrodów, tuż przy domach, na większych lub mniejszych grzędach mieniło się mnóstwem jaskrawych i łagodniejszych barw, zmieszane, zwikłane, wzajem głuszące się i jedne nad drugimi bujające gaszty, wieczorniki, malwy, nagietki, żółte gwoździki, wysokie, kiciaste rezedy, krzaczaste boże drzewka, pomarańczowe nasturcje, różowe grochy pachnące. Wszystko to związane z sobą było podwójną siecią płotów i ścieżek. Te ostatnie w niezliczonych skrętach biegły od domu do domu, przerzynały ogrody, przeskakiwały płoty, prześlizgiwały się pod ścianami, urywały się, znikały i z gęstej zieleni wypływały znowu przed myśl i wyobraźnię, przywodząc jakieś tłumne, spójne, gromadne życie. Jak obrazek za obrazkiem zagrody te ukazywały się jedna za drugą, z daleka i z bliska, samotne lub ściśle jedna ku drugiej przysunięte, podobne do siebie, a przecież rozmiarami swych domów, gatunkami drzew i przemagającymi barwami roślin ze sobą różne. Wspólne tło błękitu i zieleni, wśród którego rozsiane były, czyniło z nich jeden obraz, rozległy i bijący w otaczające powietrze stugłośnym rozgwarem. Justyna szeroko otwartymi oczami dookoła siebie patrzała. Znajdowała się teraz w samym niejako wnętrzu okolicy, spajającymi ją dróżkami i ścieżkami postępując. Kilkadziesiąt domów, które okrążała, albo przez których dziedzińce i ogrody przechodziła, zamieszkiwało kilkaset istot ludzkich, które wszystkie u końca tego dnia pogody i pracy wysypywały się na zewnątrz. Mnóstwo kraciastych spódnic i kolorowych kaftanów kobiecych migotało wszędzie. Na dziedzińcach, wśród ogromnego gdakania kur, kobiety cienkimi głosami do nocnych siedlisk zwoływały domowe ptactwo. Inne siedziały na zagonach, pieląc warzywo. Inne jeszcze szły z wiadrami wody na ramionach albo w wielkich fartuchach niosły dzikie zielsko. Albo przed domami myły domowe statki. Albo po grzędach rwały do koszów liście sałaty, lebiody, buraków. Jednokonne i dwukonne pługi na szeroko rozkraczonych włókach położone wracały z pola, a idący za nimi mężczyźni, starzy i młodzi, w kapotach i surdutach, w wysokich butach i bosi, w czapkach, małych i zgrabnych, albo wielkich i kosmatych, pokrzykiwali na konie, z daleka, zamieniając się urywkami rozmów. Z łąk albo od łanów pastewnych roślin powracający pobłyskiwali kosami albo wznosili w powietrze zębiaste profile grabi. We wnętrzu domów huczały obracane żarna i stukały krosna. Na każdej drodze, za każdym płotem, ozywał się tętent koni, które chłopcy wyprowadzali na nocną paszę. Jedne z nich biegły luzem, na innych jechały bose niedorostki w płóciennych ubraniach i z rozweselonymi twarzami pod zsuniętymi na tył głowy daszkami starych czapek.
Na każdym dziedzińcu szczekał lub bawiąc się z dziećmi wesoło skomlił jakiś mucyk, żuczek, sargas, wilczek, których imiona głośno przez dzieci wykrzykiwane rozlegały się daleko. Pod gęstymi warzywami śmigały burę i czarne koty. Butne koguty z płotów i gałęzi rzucały światu przeciągłe noc. Stada kaczek powracających z rzeki wylatywały zza góry i z krzykiem padały na trawę. W wiśniowych gajach dziewczęta podskakiwały ku okrytym jagodami gałęziom, a w pobliżu tych miejsc cienistych nie jeden pług zatrzymywał się na chwilę i nie jedna kosa z brzękiem wikłała się wśród gałęzi, gdy jej właściciel pochylał głowę, nie wiadomo, czy ku zerwanej wiśni, czy ku uchu dziewczyny rumieniącemu się pod wetkniętą we włosy nagietką. Czasem pod ścianą domu kilka podstarzałych kobiet siedziało na długiej ławie, gwarząc spokojnie, bezczynnie na kolana opuszczonymi rękami. Czasem na koniu prowadzonym do kuźni przesunęła się postać młodzieńcza, tak wysmukła i zgrabna, jakby przez natchnionego snycerza wykuta, z doskonale pięknymi liniami ogorzałego i przez słońce pozłoconego profilu. Czasem siwowłosy starzec powoli przeszedł pod szeregiem wysokich lip. Lecz w ogólności był to rój ludzki, do roju pszczół podobny, ciężko i własnoręcznie pracujący, w grubej odzieży, z grubymi rękami, z ciemną ogorzałością na twarzach i z potem na czołach. Nie ponury jednak. Owszem, tu i ówdzie rzucający w powietrze wybuchy śmiechów kobiecych, młodzieńczych, dziecinnych. Pieśni, zaczynane i przerywane pracą, wzbijały się jedną lub kilku nutami i milknąc tu odzywały się ówdzie. To bliżej, to dalej, to skoczne, to tęskne. Aż pojedynczy, męski głos jakiś przetrwał wszystkie inne i rozgłośnie na dziedzińce, ogrody i aż na pola rzucił strofę tej samej pieśni, którą niedawno wygwizdywał idący za pługiem Jan. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. Obu dłońmi schwyciła się za rozpaloną głowę, w gardle uczuła dławienie żalu, a na podniebieniu palącą gorycz upokorzonej dumy. Jednak uspokajała się powoli. Z szerokiej przestrzeni przylatywały świeże powiewy i łaskawie muskały jej włosy i szyję. Zza łez widziała wpatrzone w nią litościwie szafirowe oczy bławatków i kłosy zielone, prawie nieruchome, po których przecież cicho płynął kojący szmer. Przed sobą, o kroków kilkanaście, zobaczyła wznoszącą się nad zbożem rozłożystą i całą w słońcu stojącą gruszę polną, pień, gałęzie i wszystkie liście tego drzewa były złote. Oglądała się dokoła, na wzburzoną twarz jej spływał wyraz ulgi. Widać było, że powoli o sobie i troskach swoich myśleć przestawała. Pochyliła się i rozchyliwszy gęste łodygi zboża, zajęciem popatrzała na fioletowe lady i rofule gęstymi splotami obejmujące łodygi żyta. Gdy podnosiła głowę, jeden z kłosów szorstko przesunął się po jej twarzy. Wzięła go w rękę i ostrożnie obejrzała napełniające go młode ziarna. Liliowy motyl wzbił się jej spod stóp i kręto wyleciał nad zboże. Ścigała go wzrokiem, póki nie zniknął. Była już teraz o parę tylko kroków od gruszy polnej i ogłuszył ją krzyk drobnych ptaków, których ilość nieprzeliczona skakała, fruwała, kołysała się pośród złotych liści. W tej samej chwili za zbożem niedaleko rozległ się głos ludzki. Był to silny i czysty głos męski, który zawołał: hej, kasztan, hej, hej! A w minutę potem po raz drugi: wolniej, gniada, wolniej! W wołaniu tym rozchodzącym się po ciszy polnej nie było nic smutnego. Owszem, brzmiało ono raźnie i ochoczo. Wnet potem rozległo się gwizdanie,
w którym wyraźnie rozpoznać można było nutę piosenki zaczynającej się od słów: przy drodze, jawór rozkwitowszy, gdzie pojedziesz, mój Jasieńku, konia osiodławszy. Jaworu tam nie było, ale u stóp gruszy polnej urywał się wąski korytarzyk i w prostej, długo ze stron obu wyciągniętej linii wysokie żyto stawało, nad płachtą ze zbożowej puszczy i pod gruszą stanęła. Z jednej strony, w znacznej odległości, widać było długą i szaro stąd wyglądającą wieś. Z drugiej, dość blisko stały wzgórza porosłe drzewami. Naprzeciw, jak okiem, sięgnąć niski owies i groch biało kwitnący okrywały ziemię. Ta sama ścieżka, którą Justyna zaszła aż w głąb równiny, przerwana płachtą zoranej roli, uparcie odradzała się wraz za nią i białym piaskiem, przerzynając puszystą zieloność grochu, znowu w owsie przepadała. Od jednego ze wzgórz ku gruszy polnej posuwał się pług, ciągnięty przez parę koni, z których jeden był kasztanowaty, z konopiastą grzywą, drugi gniady, z białą nogą i białą łatą na czole. Za pługiem, z rękami opartymi na wysoko sterczących rączkach pługu, szedł wysoki, zgrabny człowiek w białym, płóciennym surducie, długim do kolan obuwiu i małej czapce, która skórzanym daszkiem osłaniając mu czoło nie zasłaniała z tyłu głowy jasno-złocistych włosów. Szedł prosto, równym krokiem, bez żadnego widocznego wysilenia, lejce z grubego sznura mocno z sobą połączone i wzdłuż boków końskich wyprężone, poniżej ramion opasały mu plecy. Idąc, rozgwizdywał trzecią już strofę piosenki. Rybacy, rybacy, sieci zarzucajcie, na dobrego Jasia na brzeg wyciągajcie. Pług posuwał się dość prędko, lemierz głęboko pogrążał się w rolę po żelaznej, błyszczącej policy. Nieustannie przepływały strumienie ciemnej, w miałki, łyskującą sierścią szły równo i raźnie, a w niejakiej od nich odległości kilka wron. Zdając się, zaglądając im w oczy i tu i ówdzie, skagało albo poważnie i ze spuszczonymi dziobami siadało na grudach. Nagle oracz gwizdać przestał i o kilka kroków spostrzec już można było, że uczuł się zdziwionym. Prędkim ruchem czapkę zdjął z głowy, konie zatrzymał i na kobietę, która tak niespodzianie dla niego wyszła z pomiędzy gęstego zboża, patrzał ze zmieszaniem na twarzy i w postawie. Usta mu otworzyły się i pod złotawym wąsem ukazały śnieżne zęby. Uśmiechnął się, twarz odwrócił, zawahał się, chrząknął, na koniec bojąc się znać zbyt głośno przemówić. Prawie po cichu przemówił. Czy panienka potrzebuje czego? Może drogę pokazać lub robotnikom pana Korczyńskiego coś powiedzieć? Oni tam za górką? Odjął ręce od pługa, do odejścia gotów. Justyna postąpiła parę kroków po wąskim zielonym pasie, rozdzielającym ścianę żyta z płachtą zoranej ziemi. Dziękuję, odpowiedziała. Wyszłam na przechadzkę i sama nie wiem, jakim sposobem aż tutaj zaszłam. Ruchem głowy wskazał na białą ścieżkę spośród żyta wyglądającą. Ta ścieżka przyprowadziła, zauważył. Ale to nic, dodał, że panienka tak daleko od dworu zaszła. Można wrócić krótszą drogą, tamtędy, między owsem trzeba iść i wyjdzie się na wprost okolicy, a stamtąd to już do dworu krótka droga. Mówił teraz głośniej już, prędko i z widocznym pragnieniem okazania się grzecznym i usłużnym. Wyciągniętym ramieniem wskazywał owies, przerzynającą go zieloną drogę i szarzejącą u jego końca okolicę. Justyna patrzała na żywe jego ruchy, którym kształtność ciała nadawała szczególną zręczność i giętkość. Nie mogła też nie spostrzec, że z błękitnych, rozjiskrzonych oczu, z zamieszania i zawstydzenia wybuchała mu tajemna, lecz nie dająca utaić się radość. Pan Jan Bohaterowicz? Trochę nieśmiało zapytała. Odkryte i od reszty twarzy bielsze jego czoło zaszło rumieńcem, z rumianych i ogorzałych policzków ledwie krew nie wytrysnęła. A jakże? Odpowiedział i palcami dotykając rączek pługa ze spuszczonymi oczami zapytał. Skąd panienka wie, kto ja jestem? Widuję pana czasem. Ciotka Marta mówiła mi o ojcu i stryju pana. Znów twarz na chwilę odwrócił i chrząknął, ale śmiele już odpowiedział. Pewno stryju Anselmie, bo on kiedyś dobrze znał pannę Martę. Urwał i po krótkim milczeniu, zdobywając się widocznie na nową śmiałość, dodał jeszcze. I ja też kiedyś w Korczynie bywałem.
Ojciec mnie tam brat z sobą, ale już po tym nigdy nie byłem. Czego chodzić, kiedy żadnej przyczyny nie ma? I jakby mu nagle przyszła na pamięć jakaś obraza czy niechęć, głowę podniósł trochę butnie, brwi zmarszczył, ręce na rączkach pługa położył i zawołał na konie, aby szły naprzód. Lejce tylko, któremu plecy opasały, ściągnął i parę razy do koni przemówił. Wolniej, kasztan, wolniej, gniada, wolniej! Pług posunął się znowu, tylko daleko powolniej niż przódy i znowu lemierz głęboko rył się w pulchną rolę. A po błyszczącej policy spływały strumienie ciemnej, miałkiej ziemi. Justyna wąskim brzegiem żytniego łanu szła, obok pługa z niejakim zdziwieniem, na zachmurzoną nagle twarz towarzysza patrząc. Jednokonny ich wóz stał przy bramie. Za bramą i dziedzińcem widać było ogród warzywny, na którego zagonach siedziało kilka kobiet wiejskich. W pobliżu tych kobiet, na zagonie także, siedziała młodziutka dziewczyna w sukiennym tołupku, na który spadał gruby warkocz jasnych włosów. Siedziała na zagonie i podnosiła głowę ku siedzącemu na płocie młodemu człowiekowi w myśliwskim ubraniu. Młody ten człowiek miał na plecach fuzję i z wielkim ożywieniem o czymś rozprawiał. Pomiędzy dwojgiem młodych ludzi leżał wielki, czarny wyżeł i pąsowymi czapkami świeciło kilkoro drobnych chłopskich dzieci. Kirłowa, patrząc na ten dość daleki, ale wyraźnie widzialny punkt przestrzeni, uśmiechnęła się. W rozmawiającej i dziecięcym drobiazgiem otoczonej parze poznała najstarszą córkę swoją i młodego Witolda Korczyńskiego. Nie miała jednak czasu przypatrywać się im długo. Z ciężkością wielkim kluczem spichrz otworzyła i we wnętrzu jego wraz z kupcami zniknęła. Zabawiła tam dobry kwadrans, potem ukazała się znowu na dziedzińcu. Wiatr zadął silniejszy jeszcze jak w przódy i nisko giął szczyty topoli. Olchowy gaj szumiał, za nim przebłyskiwały burzące się fale niemna. Ciemna i gruba chmura w otoczeniu mniejszych i lżejszych sunęła samym środkiem nieba. Ostry i zimny deszcz padać zaczął. Kirłowa obejrzała się na ogród warzywny i zobaczyła młodą parę wraz z gromadką dzieci i czarnym wyżłem szybko dążącą ku małemu budynkowi, który u końca ogrodów warzywnych do płotu dziedzińca przyparty służył na skład ogrodowych nasion. Kobiety pielące z zagonów, nie wstając, podniosły głowy i patrząc na dziecinny drobiazg, który zapewne do nich należał, a teraz pod dach był uprowadzonym, śmiały się głośno i z uradowaniem. Kobieta, pomiędzy dwoma kupcami od spichrza ku domowi idąca, uśmiechnęła się znowu, ale wnet do towarzyszy swych zagadała. W burzliwej fali wichru i deszczu, z mokrymi włosami, z ziębłe ręce w rękawy tołupka chowając, szła jak zwykle, prosta, zgrabna i z dala dziwnie młodo i delikatnie wyglądająca, ale mówiła głosem podniesionym, z coraz większą energią i zaciętością. Słychać ją było na całym dziedzińcu i aż w kuchni. Targowała się z kupcami, którzy jej dawali po 18 rubli za pud wełny, a ona żądała po 20. Coraz głośniej i energiczniej dowodziła przymiotów swego towaru, zsyłała się na Korczyńskiego i innych sąsiadów, którzy za tę cenę wełnę swą sprzedawali. Przysięgała na dzieci, że taniej nie odda. Tak doszła aż do ganku, na którym jednak, gdy stanęła twarzą ku dziedzińcowi zwrócona, umilkła, a potem wykrzyknęła: a toż co? Po chwilowych rozmowach znowu na łonie zapanowała praca milcząca i gorliwa. Lekko
lekkie, przedwieczorne wiatry muskać poczęły wierzchołki niezrzętych jeszcze zbóż i urywanymi akordami szmeru wturować temu suchemu, monotonnemu, nieustannemu szelestowi, jaki wydawały łamiące się pod sierpami kłosy i z ziemi podnoszone snopy. W tym szeleście i w tych szmerach postacie żniwiarek, różnobarwne, milczące, wysokie i niskie, grube i wysmukłe, prostowały się co chwilę i w tych nieco odgiętych podnosiły w rękach garść długich, kłosistych łodyg, które raz rozciągniętym powróźle złożywszy, znowu ku ziemi przypadały. Czasem ta lub owa szybkim ruchem ręka w odzieży po spotniałym czole przesunęła lub odetchnęła głośno. Do stóp im wraz z kłosami upadały różowe konkole, pąsowe maki i szafirowe bławatki. Za nimi niskie liliowe grochy, drobne rumianki, kosmate kotki zostawały nietknięte wśród ostrych kolców ścierni. Spod ich rąk niekiedy wznosił się w powietrzu i grał biały puch przekwitłego brodawnika. Przed nimi, o kilka czasem kroków od pochylonych głów, zrywał się ptak spłoszony i przelęknionym lotem, przeżnąwszy powietrze, nie wiedzieć gdzie, może w gęstwinie zbóż jeszcze stojących przepadał. Na kilku snopach w jednym miejscu złożonych Justyna siedziała w zamyślonej postawie, z twarzą na dłoń spuszczoną. Uważnie, ciekawie przypatrywała się ruchom pracującego przed nią mrowiska ludzi. Ona także od dnia tego, w którym po raz pierwszy weszła do zagrody Anselma i Jana, od wieczoru tego, w którym wraz z nimi wróciwszy z parowu Jana i Cecylii pod dachem ich parę wieczornych godzin spędziła, odbywała podróż po kraju nieznanym. Przedtem, w bezpośrednim jego sąsiedztwie żyjąc, wiedziała o nim to tylko, że istnieje. I wiedziała to w sposób obojętny i niewyraźny. Teraz przenikała w coraz dalsze jego głębie, jak imion i dziejów wielu z tych roślin dzikich i pachnących, po które zawsze sięgała chciwie okiem i ręką. Tak imion i dziejów wielu z tych ludzi już się nauczyła. Ta podróż po kraju natury, ku któremu zawsze pociąg czuła, i ludzi, których dotąd nie znała, budziła jej ciekawość i zajmowała umysł. Jak bujne kwiaty, rzeźwą rosą operlone i nieskończoną ilością barw jaśniejące, te poznawane z bliska widoki, prace, dzieje wpadały do jej wielkiej, ciemnej pustki, którą od dawna widywała ona, ilekroć przymknąwszy oczy, patrzeć usiłowała w siebie i w swoje życie. Teraz pełnym, bystrym, na wszystko uważnym okiem patrzyła na to, co działo się przed nią. Czasem napełniało ją wielkie rozradowanie podnoszące się, kto wie skąd, może z łanów złotych, ze ścierni przetykanej kwiatami, z powietrznych ruchów sprawionych przez skrzydła ptasie i powiewy nadrzecznych wiatrów. Czasem wspaniała, choć prosta malowniczość widoku uderzała w nią falą zachwycenia, w której prostowała ona swą kibić tak, jakby sama na wzór żniwiarek podnoszących w rękach głosiste więzie wnet powstać miała i niecierpliwie czy błagalnie nad głową wyciągnąć puste swe dłonie.
Były też chwile, w których nieustający, suchy szelest kłosów wydawał się jej mową ziemi. Nie darmo dawny jej kochanek wspominał o jej dawnych marzeniach i zapałach. Była do nich skłonną i teraz, bo pochylona, z blaskiem w oczach i uśmiechem na wpół otwartych ustach, wsłuchując się w szepty ziemi, uczyniła taki ruch, jakby zaraz zsunąć się z niskiego siedzenia swego i do jej łona przypaść miała. Tymczasem pod rękami coraz gorliwiej pracujących żniwiarek szelest kłosów stawał się coraz głośniejszym, coraz żwawiej rzucane snopy upadające na wozy wydawały głuche, szemrzące stuki. Od ziemi, oblanej wonią świeżej słomy i okrytej ścierniskiem wyhaftowanym w drobne kwiaty, Justyna podniosła twarz. Zbladłą nieco, zesztywniałą przez kilka minut postarzałą o lat kilka, ze źrenicami przygasłymi, które wilgocią zachodziły. Z dziwnym zmieszaniem, jakby nagle uczuła się w tym miejscu gościem natrętnym, istotą obcą i niepotrzebną, chwastem w kłosy wplątanym, uczyniła ruch do powstania. Usiadła jednak znowu i zmieszane, niespokojne spojrzenia rzucała dookoła siebie. Jedno z tych jej spojrzeń spotkało się ze stojącą w pobliżu, znieruchomiałą postacią Jana. Wniosek ten potwierdzała wieś chłopska pomiędzy łąkami do grupy wierzb przyparta. Składało ją chat kilkanaście, dość czysto i dostatnio wyglądających. Z bliskości, w której znajdowała się od dworku, łatwo było zgadnąć, że kiedyś do Olszynki należała. Był to więc kiedyś mająteczek kilkunastochatowy, czyli znajdujący się na granicy, za którą już do najdrobniejszych ułamków ziemi spływała własność mała. Ostry chłód zapanował po niedawno spadłym gradzie. Silny wiatr kołysał wierzchołkami kilku rosnących na dziedzińcu topoli włoskich. Deszczowe chmury szybko biegły jedna za drugą, to zasłaniając, to odkrywając błękit nieba. Jednak w Olszynce wszystkie okna domu, otoczone kwitnącą fasolą, były na oścież otwarte. Stały na nich, pomiędzy kilku mirtami i rozmarynami, kwitnące fuksje i róże miesięczne. Na ganku jedna z ławek zastawiona była chładyszami pełnymi zsiadłego mleka. Na drugiej stał na prędce znać tu umieszczony kosz z sałatą i jarzynami. Długa sień, przed pokojem zarazem będąca, rozdzielała dom na dwie połowy, z których w jednej znajdowały się pokoje mieszkalne, w drugiej kuchnia i izba czeladna. W głębi sieni wielki zamek wiszący u drzwi niskich i wąskich oznajmiał spiżarnię. Za starą szafą widać było drabiniaste schodki na strych wiodące. Pod ścianami stały proste drewniane skrzynie i stołki, kosze z łoziny uplecione, a na miejscu najwidoczniejszym niecki pełne świeżo upranej bielizny. Miano ją zapewne na strych wynosić, ale tymczasem tu jeszcze pozostawiono. Zapach mydlin z kuchennymi woniami złączony napełniał sień pomimo drzwi na ganek otwartych. Dziękuję. Dzień był znowu świąteczny i pogodny, ale rozległa równina z jednej strony w lesiste pagórki,
a z drugiej w półkoliste korypto niemna ujęta, wcale inną miała postać, niżeli w świetne, skwarne, mozolne dni upłynionego już lata. Miała wcale inną postać, bo było to święto wesołe i rześkie, w zebrane plony bogate, lecz już nie był wrót rozpoczynającej się jesieni stojące. Zamiast świeżości, blasku i kipiątku wezbranego życia unosił się teraz nad tą równiną łagodny smętek natury, omdlewającej zwolna i z wdziękiem. Na spasionych miedzach, gładkich i pustych, zaledwie gdzieniegdzie sterczały nagie łodygi cykorii. Ciemną czerwienią iskrzyły się bujne kity końskiego szczawiu. Drobne puchy kotków i żółknące dzięcieliny trwożnie przypadły ku stwardniałym krawędziom zagonów. Jak okiem zajrzeć, zdeptane przez trzody ścierniska, żółtość swoją mieszały z ciemną szarością zaoranej gleby i więdniejącą zielenią kartoflisk. A wszystko to razem wyglądało jak kobierzec o barwach przygasłych i spłowiałych, na których tu i ówdzie łanki dojrzałej gryki kładły rdzawo-różowe plamy, a majową zielonością odbijał na korczyńskich polach bujający wysoki gaj końskiego zębu. Ścieżki, tajemniczo przedtem na dnie zbożowej puszczy utopione, widocznymi teraz, chociaż mdławymi skrętami, przepływały ciemniejszą od nich rolę, której spulchnioną powierzchnię gęsto osiadywały wrony, w zadumanych postawach spuszczając ku ziemi żeru szukające swe dzioby. U skraju ściernisk, pod laskami, wzbijały się małych ognisk pastuszych niskie, nikłe sinawe dymy. Polne grusze, topole i wierzby stały jeszcze w zieleni gęstej, lecz szczerniałej i bez blasku. A kiedy niekiedy, nie wiedząc skąd się biorąc, żółty liść przelatywał już powietrzem i gdzieniegdzie na polnych krzakach mleczne bielały płatki pajęczyny. Zamiast upajającej woni kwitnących ziół, skoszonych traw, świeżo zrzętej słomy i z drzew ulatniającej się żywicy, czuć było na oku jeden tylko mocny, wilgotny, razowe pieczywo przypominający zapach ziemi, głęboko przez pługi wzruszonej. Zamiast ogłuszających śpiewów ptastwa i niezliczonych w rozmaitości swej brzęczeń owadów, panowała wszędzie cisza. Cisza nie śmierci jeszcze, ale wielkiego uspokojenia się istot i rzeczy, wśród której jednak ozywały się w górze ostre krzyki żurawi i klekot bociani, a w dole na mdlejących skrzydłach przelatywały spóźnione motyle. Pszczoły nad łankami gryki brzęczały i powyżej drzew dzwoniła ciągle niewidzialna struna nadwodnych muszek. W dni powszednie rozlegały się tu jeszcze przewlekłe i posępne lub ochocze i krótkie wołania oraczy. Widać także było szybko posuwające się pługi z cichym chrzęstem po zaoranej roli wlokące się brony i powoli, równo, w prostych liniach, z wyprostowanymi postaciami postępujących siewców, których ręce rytmicznymi prawie ruchy rzucały na zagony obfitą rosę ziaren. Nad tym właśnie wszystkim, nad zaściełającym ziemię kobiercem przygasłym i spowiłym, a gdzieniegdzie tylko rdzawą różowością lub majową zielenią rozweselonym, nad pociemniałymi drzewami, u których stóp wiły się nikłe dymy, nad z rzadka rozsianymi oraczami i siewcami, świeciło wśród czystych, lecz bladych błękitów ciche, przygasłe, bladozłote słońce. Zdawać się mogło, że przez długie wylewanie na ziemię zapładniających ogni wywabiło ono z szaty ziemi świetne jej barwy i samo pobladło. A teraz na piękną jeszcze, lecz uciszoną i smętną spoglądało smętnym, uciszonym okiem. Tak jak ziemia, która ucichła jeszcze, lecz już nie wybuchała radością. Ogrzewało ono jeszcze, lecz już nie paliło.
łaskawie zarzucało na wszystko płaszcz z bladego złota, lecz nigdzie nie rozniecało ognisk, płomieni i iskier. Z wysokiej, szerokolistnej, puszystej dla oka, a twardej dla ręki pościeli olbrzymich łopuchów, babek, chrzanów, bujały tam wysoko niezliczone osty, u wierzchołków ubrane w bladoróżowe, misterne, kolcami zjeżone kwiaty, mieszające się ze śnieżnymi koronami krwawników, z ciemną czerwienią końskich sztawiów, z zaroślami psich języczków, których podługowate liście wysuwały się zewsząd, jakby chciały swą ostrą powierzchnią lizać odzież przechodniów. Gdzie indziej krzaczasty, grubiański żywokost, mnóstwem białych guziczków osypany, rozpierał się tak szeroko, że nic już przy nim wzrastać nie mogło. Oprócz upartych mięt i piołunów, rozlewających naokół mocne i gorzkie zapachy. Gdzie indziej jeszcze zdziczałe spireje, ogołocone z kwiatów malwy, przekwitłe i trującymi makówkami zwieńczone psianki tworzyły wysoką i nieprzebitą plątaninę, której spodem kładły się krwiste liście więdniejącej dzikiej lebiody. Złociły się suche szelestuchy, puszczą rosły chwoszczaje, ruty i pokrzywy. Ale działo się tak tylko u płotów, stodół i stajen. Gdzie indziej wszędzie rozwidniło się, rozszerzyło, poprzestronniało. Najlżejszy pył po niedawno spadłych deszczach nie podniósł się z ziemi. W przejrzystym więc powietrzu, za ogrodami, z których zdjęto owsy, konopie i fasole, domy i drzewa stały w wyraźnych, pełnych, odosobnionych zarysach. Pozostałe w ogrodach niskie tylko warzywa nic sobie nie zasłaniały, a na dziedzińcach i uliczkach, od płotu do płotu i od budynku do budynku, stały się już tylko niskie, zdeptane trawy. Wiśniowe i śliwowe gaje przerzedziły się i u dołu pustymi przestrzeniami przeświecały. Stare lipy, grusze, topole i jawory, błyskając tu i ówdzie z żółkłymi lub zaróżowionymi liśćmi, nabrały u szczytów koronkowej prawie przezroczystości. Kwiaty, bardzo już rzadkie, pod gankami i oknami domów, ukazywały się w postaci nikłych floksów albo drobnych aster. W zamian przez puste przestrzenie gajów i koronkowe gałęzie drzew widać było rozłożone na trawach brunatne lny, bielały pod blaskiem słońca rozciągnięte płótna i niewidzialne przedtem, na kształt skrawków drogiej materii, tu i ówdzie przebłyskiwały błękitne smugi niemna. Czółno, wysłane gałęźmi srebrnej topoli, Jan silnie od brzegu odepchnął, a potem sam w nie wskoczył. Z wiosłem w ręku, z czołem na wpół tylko daszkiem czapki osłoniętym, w krótkiej, kolan nie sięgającej siermiędze, zielonymi taśmami przeozdobionej, z uśmiechem towarzyszkę swą zapytał: czy wygodnie? Wybornie, odpowiedziała. Zielone i wonne posłanie z liści było istotnie wygodnym. Przykrywała je do połowy jej biała suknia. Kilka lat już minęło, odkąd ani razu nie pomyślała o przybraniu się w ten strój prosty i tani, ale świeży i zalotnie odkrywający szyję jej i całe prawie ramiona. Od dawna też nie układała swych czarnych włosów w sposób tak dobrze uwydatniający piękne linie niskiego jej czoła i nie zwijała ich z tyłu czaszki w węzeł tak ciężki i malowniczo opuszczający się na kark, z lekka przez ogorzeliznę pozłocony. W kilka godzin po południu stąpiła z wysokiej góry ku rzece i na chwilę stanęła w tym miejscu, gdzie w równej prawie linii z zagrodą Anselma pośrodku góry na małej jej wypukłości wyrastała gruba, rozłożysta topól.
Pod topolą stanęła, pochyliła się i w dół spojrzała. W dole, na wąskim, piaszczystym wybrzeżu, tuż przy czółnie wysłanym zielenią, Jan, spostrzegłszy ją, wysoko wzniósł czapkę nad jasno-złotymi włosami. Dzień dobry! Donośnie zawołał. Woda pod dotknięciem wiosła zaszumiała. Czółno zakołysało się i z przybrzeżnej mielizny na toń spłynęło. A stryj? Zapytała. Chory. Wczoraj po pożegnaniu się z państwem do swej izby poszedł i drzwi na kruczek zaszczepił. Przez okno tylko widać, że na tapczanie leży, oczy sobie ręką zasłoniwszy, sędliwy taki czy w myślach utopiony. Bóg to wie. W górę rzeki powoli płynęli. Nad rzeką wznosiła się z jednej strony naga, żółta ściana z nieruchomym borem u szczytu, z drugiej wysoka zielona góra, u której wierzchu białe i szare domostwa okolicy z gankami swymi, święcącymi oknami i dymiącymi kominami, jak paciorki jedno po drugim, wychylały się zza zieleni potężnych drzew i przezroczystych gajów. Od każdego z domostw biegły ku rzece wydeptane ścieżki i łamiąc się w różne kierunki, rysunkiem białych linii okrywały zielony, w garby i płaszczyzny pogięty stok góry. Upalne słońce osypywało nieścigniony szlak wody ulewą iskier, a tu i ówdzie łamiące się w falach promienie jego tworzyły ogniska olśniewających świateł. Chwilami te ogniska wyrzucające z siebie niskie snopy promieni bladły lub całkiem gasły, a w błękitach wody pod delikatnym rysunkiem drobnych fal sunęły ciemne odbicia przepływających pod niebem chmur. Nie były to chmury natychmiastową burzą grożące, ale raczej białe obłoki mętną szarością wydęte, wydłużające się wciąż i przybierające, z brzegami przelewającymi się w coraz nowe linie i kształty. W cichym i parnym powietrzu, powoli i nisko sunąc, co chwilę przysłaniały one, to odkrywały rozżarzoną tarczę słońca, sprawiając tym w powietrzu zmienną grę promiennych jasności i nagłych przyciemnień. Tam, gdzie rzeka daleko przed pomykającym czółnem za bór skręcała, zgromadzały się one, łączyły i skłon nieba zasłaniały ścianą wełnistych, ciemnych, srebrem obrębionych kłębów. Może dziś deszcz albo i burza będzie, zauważył Jan, który na wąskiej ławeczce w sam prawie dziób czółna wprawionej siedział, w wodę patrzał i z pochyloną nieco głową powoli wiosłem w falę jej rozganiał. Na wysokiej, zielonej górze zniknęły ostatnie domy okolicy, a tuż za nimi góra rozszczepiła się na rozpadlinę głęboką i długą, otwierającą się od strony rzeki olbrzymim trójkątem ścian, w tył odgiętych i ku szczytom rozwierających się coraz szerzej. Jan ruchem głowy wskazał Justynie parów Jana i Cecylii i napełniające go nieprzebite, różnymi odcieniami zieloności mieniące się, jaskrawymi barwami kwiatów i jagód nakrapiane gęstwie roślinne. Podniosła się trochę na swym siedzeniu, w tym chaosie linii i barw pragnąc odkryć stary grobowiec. Schowany on jest przed światem i z nijakiej strony zobaczyć go nie można, rzekł Jan. Chyba jesienią, kiedy drzewa i krzaki wszystkie liście swe utracą, zamajaczy on przed oczami tego, kto tędy płynie. Czy pani nie uprzykrzyło się płynąć? Opowiedział, że do mogiły z Korczyna i Bohaterowicz dwie drogi prowadzą. Można przeprawić się na przeciwną stronę rzeki, naprzeciw dworu lub okolicy i potem dobrą godzinę iść lasami. Albo płynąć trzeba dłużej, z pół godziny, i wylądować na piaskach, od których do tego miejsca i wiostry nie będzie. Powiózł ją tą drugą drogą, bo chciał jej pokazać piaski. Później powiem, dodał, dla jakiej przyczyny zechciało mi się, aby pani na tych piaskach była. Dla mojej pamięci to takie miejsce
nie dokończył, bo z uwagą, mrużącymi się nieco przed blaskiem oczami, przypatrywać się zaczął pszczole, która z głuchym brzęczeniem nisko nad wodą leciała. Z przeciwnego brzegu rzeki wracające pszczoły od czasu do czasu nad głowami płynących przelatywały. Ale ta opuszczała się coraz niżej, okrywającą ją żółtą lepkością, jak kroplami roztopionego bursztynu na słońcu błyszcząc. Jan chwiejnego jej i coraz niższego lotu z oczu nie spuszczał i zręcznym ruchem, w chwili, gdy skrzydłami muskać wodę już zaczynała, posunął ku niej wiosło, na które z głuchym stuknięciem osiadła. Potem ostrożnie, troskliwie omdlały owad z wiosła na brzeg czółna zsunął. Szkoda pracowitego zwierzątka, aby utonęło marnie, zauważył. Może ty moja? Uśmiechnął się do pszczoły, nieruchomo na brzegu czółna siedzącej. Za wielkim trójkątem, otwierającym parów Jana i Cecylii, zielona góra przemieniła się w stromą, gładką i nagłą wyniosłość od pokładów marglo zaczerwienioną i u samego szczytu wystającą szerokim, pogarbionym gzymsem twardej, gorąco żółtej gliny. Pod tym gzymsem ciemniały otwory z niezmierną regularnością i zaokrąglone i w równych od siebie odległościach, ciągnące się długim szeregiem. Co to? Ukazując je, zapytała Justyna. Ale zanim towarzysz jej miał czas odpowiedzieć, w jednym z tych ziemnych wydrążeń zaczerniało coś. Bielą błysnęło i ptak wysmukły, ze śnieżną piersią i długimi skrzydły, szafirową czarnością połyskującymi, błyskawicznie szybko, na dół spłynąwszy, krętym lotem, prawie nad ich głowami przeleciał. Jaskółka! Zawołała Justyna. To są jaskółcze gniazda. Na okrągłe otwory patrząc, potwierdził Jan. Taką tem ptak ma przemyślność, że w twardej i gołej skale mieszkania sobie wykuwa. Kiedyś nadmiar ciekawy byłem tych pałaców i czy pani da wiarę, przekonałem się, że one tam sobie, te ptaki, prawie pokoje, prawdziwe pokoje i korytarze budują. Ot i druga leci, i trzecia, i czwarta. Z pokojów i korytarzy w nagiej i gładkiej ścianie wykutych ptaki wylatywały coraz liczniej, czarnymi skrzydły i śnieżnymi piersiami na jej czerwonawym i żółtym tle migocąc i szybko spuszczając się nad wodę. Szelestem ich skrzydeł spłoszona pszczoła z odzyskaną w spoczynku siłą zerwała się z brzegu czółna i z głośnym, triumfującym brzęczeniem wzbijając się w powietrze w kierunku parowu i okolicy uleciała. Jan patrzał za nią. Państwo, witamy serdecznie na drugiej części naszego narodowego czytania w świat Elizy Orzeszkowej i jej twórczości i w świat kobiet przede wszystkim Elizy Orzeszkowej wprowadzi nas Monika Lesner. Dziękuję bardzo. Przygotowując się do tego wystąpienia przed Państwem, tak naprawdę kilka razy zmieniłam koncepcję, czym się z Państwem podzielić. A ostatni raz koncepcja zmieniła się dzisiaj rano, więc będzie dość spontanicznie. Dzisiaj rano pomyślałam o Elizie Orzeszkowej jako o naszej pra-pra-pra-babce. Eliza Orzeszkowa urodziła się w 1841 roku, żyła do 1910 roku. Były to lata w historii Polski niezwykle przełomowe, burzliwe, bardzo ważne. Ona sama, mając 20 parę lat, straciła męża, który po wybuchu powstania styczniowego został zesłany na Sybir. I właściwie to jest taki zwrotny punkt w jej życiu i w życiu ludzi tamtego pokolenia, czyli powstanie styczniowe i jego skutki.
Eliza Orzeszkowa przyjaźniła się z Marią Konopnicką, u której nie znalazła zrozumienia dla swojej decyzji, ażeby za tym mężem, który został zesłany na Syberię, nie pojechać. Ona już wtedy czuła się bardzo taką świadomą kobietą. Miała do wypełnienia pewnego rodzaju misję i podjęła decyzję, że nie jest w stanie tak naprawdę nic zrobić dla swojego męża, że zostanie, będzie działać i zaangażowała się rzeczywiście w działania społeczne i działania kulturalne. I całe szczęście dla nas, dla naszej kultury i dla nas jako dla kobiet. W 1888 roku zostaje wydana powieść Nad Niemnem. Ona cieszy się od początku bardzo dużym powodzeniem. W samej Rosji jest 200 razy wznawiana, więc nie tylko w Polsce i na tych terenach polskich. I wcześniej ona była pisana jako i wydawana jako powieść w odcinkach i miała mieć wstępnie tytuł Mezalians. Całe szczęście takiego tytułu Nad Niemnem nie posiada, no bo to znowu zawęża jakąś perspektywę interpretacyjną, jeśli chodzi o powieść Nad Niemnem. O Elizie Orzeszkowej mówiono w jej czasach, że jest młodszą siostrą Adama Mickiewicza, że potrafi malować takie obrazy słowem, jakie on potrafił malować. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo o tym bardzo rzadko się wspomina, że Eliza Orzeszkowa była również dwukrotnie nominowana do Literackiej Nagrody Nobla. O tym mówi się bardzo rzadko. Mówi się o mężczyznach, którzy tę nagrodę otrzymali. A myślę, że to też jest ważne. Eliza, pisząc Nad Niemnem, chciała stworzyć taką idealną powieść realistyczną i pod wieloma względami jej się to udało. Jednocześnie realizm unikać powinien różnego rodzaju patosu, a tego się Elizie Orzeszkowej nie udało uniknąć. Nie udało jej się uniknąć też takich rysów tendencyjnych w swojej powieści, to znaczy my doskonale jako czytelnicy rozpoznajemy, kto jest postacią negatywną, a kto jest postacią pozytywną. Jakby jesteśmy w stanie rozpoznać, w jaki sposób autorka, jakimi uczuciami obdarzyła nakreślonych przez siebie bohaterów. Czyli zatraca swego rodzaju dystans. I podobno ten dystans posiadał właśnie Adam Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza, i tego dystansu zabrakło Elizie Orzeszkowej, gdy pisała Nad Niemnem. Ale może to w ogóle nie jest najważniejsze. Co dzieje się po upadku Powstania Styczniowego? Wiele tysięcy mężczyzn albo zginęło, albo zostało zesłanych na Syberię. Pozostają kobiety, młode kobiety, wiele z nich z kilkorgiem dzieci. I ta sytuacja tak naprawdę prowadzi do tego, że należy coś zmienić w funkcjonowaniu codziennym kobiet i w ich funkcjonowaniu społecznym. Bo te wzorce bycia lalką w szklanej czy złotej klatce, one się już nie sprawdzają. Nie ma mężczyzn, nie ma kto pracować fizycznie, pozostałe dzieci trzeba zarobkować, trzeba negocjować, trzeba rozmawiać z wierzycielami. Tutaj Państwo, którzy słyszeli mój fragment, tam właśnie jest sytuacja, kiedy Maria negocjuje z kupującymi, bo jej jako kobiecie chcą dać tylko 18 czegoś, 18 powiedzmy złotych za przygotowane przez nią produkty do sprzedaży, natomiast mężczyźni, jej sąsiedzi, Benedykt Korczyński, otrzymuje 20. Czyli widzimy już, że na wejściu nie ma tej równości. Tę równość kobiety musiały sobie wywalczyć. Więc ta emancypacja jest konsekwencją tego, że głos kobiet w przestrzeni publicznej, społecznej musiał wybrzmieć głośniej. Emancypacja to inaczej uniezależnienie.
i taki pierwszy krok do samostanowienia kobiet, do tego, żeby wzięły swój los w swoje ręce, że zmieniły się okoliczności, należy inaczej spojrzeć na siebie, na to, co jest dookoła i wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje dzieci, ale także za swoje otoczenie, za jakieś społeczności lokalne, czy nawet za większe sprawy. Stąd priorytetem emancypantek będzie wykształcenie kobiet, które ma prowadzić do tego, żeby były dobrze przygotowane do dobrze płatnych i praktycznych zawodów oraz edukacja. Bo do tej pory kobiety kształciły się tak naprawdę no po to tylko, żeby błysnąć na salonach, żeby udało im się zdobyć tego męża, tak? I to był jakby no, ostatnie, najważniejsze ich zadanie, żeby się przypodobać, żeby błysnąć w towarzystwie, żeby zaśpiewać, zagrać, tak? Pochwalić się jakimiś swoimi talentami. I Eliza Orzeszkowa w swoim traktacie Kilka słów o kobietach właśnie pisze o tym, że ta edukacja kobiet ma nie służyć tylko temu, żeby one dobrze odnajdywały się na salonach. Ona ma służyć temu, żeby mogły być samodzielne, zaradne i niezależne. I to, co ona wtedy dostrzega, co jest niezwykle interesujące, że dzięki sile kobiet i mężczyźni staną się silniejsi, staną się bardziej szlachetni i odmieni to na lepsze ich sytuację. No i tak jesteśmy 150 lat dalej i możemy się zastanowić, jak to dzisiaj wygląda. I zastanawiałam się właśnie nad tym, co Eliza Orzeszkowa powiedziałaby o nas, kobietach żyjących w XXI wieku. Co powiedziałaby o naszej codzienności, o naszych pragnieniach, o naszym funkcjonowaniu w społeczeństwie, czy byłaby z nas dumna, czy byłaby zadowolona, co by ją zmartwiło, ale myślę, że to na jakąś inną okoliczność może będzie warto kiedyś na ten temat porozmawiać. Jak dziś oceniłaby nas Eliza Orzeszkowa, nasza praprababka, która dokonała tak naprawdę przełomowych działań po to, żebyśmy nawet mogły my tutaj siedzieć, rozmawiać, spotykać się, kształcić, pracować i decydować o sobie. Nie jeszcze w pełnym zakresie, który kobietom się należy, ale w zakresie o wiele większym niż w jej czasach. I to jest ta pierwsza część dotycząca Elizy Orzeszkowej i nad Niemnem. Jeszcze bym poopowiadała, ale nie będę zabierać czasu, bo tutaj dziś jest z nami na zaproszenie Fundacji Pełnia Wyrazu i Biblioteki Miejskiej Olga Dąbkiewicz, która przygotowała piękne scenizacje z epoki. I ja też się zastanawiałam, Olgo, nad tobą i tym, czym się zajmujesz, jak bardzo to jest nowatorskie, tak naprawdę, jak bardzo się marginalizuje strój, ubiór, jakby to było podrzędne względem wszystkiego innego, co się w danym momencie dzieje, a tak naprawdę ten strój bardzo dużo mówi o bohaterach nad Niemnem, bardzo dużo mówi o danej epoce, mówi nawet w kontekście drugiej połowy XIX wieku bardzo dużo o tym wyzwoleniu kobiet, o tym, do czego dążyły w tamtym okresie kobiety. Także zapraszam na środek Olga Dąbkiewicz. Ja sobie pozwolę usiąść, może będę więcej mówić. Drodzy Państwo, mamy nad Niemnem piękną powieść, tak jak tu Monika wcześniej powiedziała o wyzwoleniu kobiet, emancypacji. I przede wszystkim trzeba by się pokłonić nad epoką. Mówimy o epoce wiktoriańskiej, bo powieść przede wszystkim została, opiera się na latach 80. XIX wieku, na Litwie. I często mówiąc o tym, myślimy, że to jest typowa epoka wiktoriańska. Oczywiście ona jest, tylko w ogóle w innym jakby wydaniu.
O czym jest? Może zacznę o tym, skąd się wzięła epoka wiktoriańska, w jakich czasach panowała, istniała, za czasów kogo. Epoka wiktoriańska trwała od 1837 roku do 1901 roku i to było za sprawą rządów Wiktorii Hanowerskiej, która była władczynią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, jak również Irlandii. Styl wiktoriański w modzie jest bardzo taki nonszalancki, arystokratyczny. Panie w tym okresie noszą bufiaste koszule, często zdobione wysokimi stójkami, żabotami. Często te stójki i żaboty są podkreślane bardzo dużymi broszami. W ogóle, jeżeli chodzi o biżuterię, mamy powrót do baroku, bo panie bardzo mocno używają takich biżuterii, która jest najczęściej właśnie złożona z bardzo wiszących kolczyków. Mamy dominację pereł, diamentów, kamieni szlachetnych. Również mamy bardzo strojne spódnice i sukienki. Aby dodać im takiego jakby stylu arystokratycznego, najczęściej pod sukienkę i spódnicę stosują krynolinę. Krynolina jest to rodzaj sztywnej spódnicy bądź też halki, która najczęściej była wykonywana z włosianki, a jest to z kolei taka tkanina sztywna z osnową bawełnianą i z tak zwanym końskim włosiem. I czasami też można było dopatrzyć się jakby w alternatywie zamiast tej włosianki, były tak zwane też konstrukcje metalowe, też układane pod tym, aby uzyskać takiego maksymalnego rozkloszowania danej sukni i takiego nawet balowego sznytu. Jeżeli chodzi również o styl wiktoriański w modzie, to przede wszystkim panie stawiają na urodę, tak jak wcześniej pani Monika zaznaczyła, one błyszczały, tak, to prawda, tylko zaraz przejdę oczywiście do Nadniemnej i będziemy mieć porównanie. Kobiety w czasach epoki wiktoriańskiej dążyły do uzyskania takiej bardzo charakterystycznej figury literki S, czyli zaznaczona talia poprzez związanie maksymalnego gorsetu i właśnie używanie krynoliny albo w drugiej połowie XIX wieku turniury. Turniura to jest jakby taki element sukni, który był umocowany tutaj z tyłu pod sukienką bądź spódnicą. To taki jakby powiedzieć rodzaj takiej bawełnianej poduszki, która była usytuowana z tyłu i związywana tasiemkami tutaj na talii, żeby właśnie podkreślić tą talię i tą linię bioder. Panie w tamtych czasach przede wszystkim dążyły do tego, żeby mieć śnieżno-białą cerę, używały na przykład pudrów z dodatkiem ołowiu, kąpały się w arszeniku, usta malowały, tak, wszystko, dużo rzeczy robiły takich dziwnych, których ja bym się na przykład nie pokusiła, no bo nie oszukujmy się, bo później było takie coś, że panie się zdziwiły, skąd one na przykład mają bóle głowy, albo nudności, albo też inne jakieś przypadłości, no ale to jest zbyt niebezpieczne. Samo związywanie gorsetem maksymalnie jest dosyć niebezpieczne, bo można sobie na przykład połamać żebra. O tym się nie mówi, ale tak jest. Tak samo nawet no dzisiaj, taka pogoda. Jak ja bym dzisiaj zawiązała gorsy, to pewnie bym tu zemdlała jeszcze. Ale wiadomo, no co się nie robiło dla takiej urody i dla tego właśnie stylu wiktoriańskiego. Jeszcze z takich ciekawostek jest to, że panie używały szminki z dodatkiem karminu, a karmin był to barwnik taki jakby wykorzystywany i wytrącany z takich owadów zwanymi czerwcami. No to jest w ogóle hit, ale tak było właśnie i tak panie robiły, żeby uzyskać właśnie taką urodę takiej najpiękniejszej, najszczuplejszej właśnie zaznaczoną właśnie talią i z tą linią bioder. Co jeszcze? Must have oczywiście, jeżeli chodzi o epokę wiktoriańską, to koronkowe parasolki, które chroniły właśnie panie przed promieniami słonecznymi, nie tyle przed deszczem, bo właśnie przyjęto też taką zasadę, że pani, która ma śnieżno-białą twarz, pochodzi z tych warstw wyższych klas społecznych. A jeżeli jest opalona i ma na przykład brązową twarz, bądź też ręce spracowane, no to było widać, że to jest chłopka, która pracuje w polu ciężko fizycznie i no i też właśnie dlatego też panie zakładały w tym okresie rękawiczki też i koronkowe i skórzane. Jeżeli chodzi o buty, to były różne, bo były z reguły na co dzień trzewiki. Trzewiki były skórzane, sznurowane,
które sięgały najczęściej za kostkę albo i wyżej, ale też można było dopatrywać się i takich pantofli, jak również, jakby to powiedzieć, w dzisiejszym czasie espadryle. Jak wiemy, jak espadryle, panie na pewno wiedzą, jak espadryle wyglądają, także to można się dopatrywać też takiego obuwia. Analizując właśnie tą modę wiktoriańską, powiedziałam to, co się działo bardziej w krajach i w miastach Europy Zachodniej, czyli wzięłam na lupę na przykład Francję, Paryż, Wiedeń, na przykład Monachium. Ale jeżeli zgłębimy się właśnie nad Niemnem, zupełnie mamy inną. To nie ma jakby takiego kompatybilności z tą modą wiktoriańską. Nie ma tej nadzwyczajnej elegancji, arystokracji, tego przepychu, tego blichtru. Nie ma. Jest tu trochę wyważona moda i jeżeli mówiąc właśnie o modzie nad Niemnem, można rozważyć właśnie cztery takie jakby, w których wysuwają się jakieś postacie po prostu z danej na przykład miejsca. Pierwszym oczywiście jest dwór w Korczynie i można wziąć na warsztat panią Emilię Korczyńską, która na przykład nosi już bardziej sukienki wydekoltowane. Nie ma tak mocno bardzo pod szyję, tylko bardziej wydekoltowane, wódeczkę. Są to sukienki wykonane też i z muślinu, i z jedwabiu. I oczywiście nakrycia głowy. Nakrycia głowy, tak jak w epoce wiktoriańskiej w krajach Europy Zachodniej, były bardzo popularne, im bardziej strojne, czyli zdobione kwiatami, biżuteriami, kokardami, tak tutaj one są jak najbardziej, ale już w takim wydaniu, powiedzmy, bardziej takim, nie takim może w takim przepychu, jak to było właśnie w tamtych miastach. No, oczywiście pani Emilia Korczyńska często nosi na przykład woalkę, toczek z woalką, który zasłania jej kawałek części twarzy i oczywiście zawsze zwraca uwagę na to, że jak nawet wychodzi na krótki spacer, to musi mieć przy sobie parasolkę koronkową, bądź też rękawiczki, żeby właśnie chroniły ją od tego słońca nadmiernego, no bo pani Emilia troszeczkę cierpi, jest, można powiedzieć, hipochondrykiem, ale niestety tak jest. Tak, często ma migreny, globusy i te inne sprawy, także ona na pewno tutaj zwraca uwagę. No i też można dopatrzeć się elementu takiego, że czasami też nosi taką chustkę, która ukrywa jej ramiona, żeby na przykład nie zmarzła. Drugą taką postacią, która wysuwa się w dworcu w Korczynie, jest Marta Korczyńska. Marta Korczyńska to jest takie połączenie takiej, powiedzmy, schludnej elegancji, ale też i wyjskości, bo Marta też często nosi i koszule z żabotami i ze stójkami, ale na przykład nosi perkalowe spódnice. Perkal to jest taki rodzaj mięsistej bawełny albo też z lnu. I obowiązkowo nawet pierwsza scena, jak idzie właśnie z Justyną i ma na sobie taki stary, słomiany kapelusz, który osłania jej twarz i głowę przed słońcem. Kolejną osobą w dworze kolczyńskim jest na pewno Justyna Orzelska, czyli tytułowa bohaterka powieści. Justyna Orzelska, dopatrujemy się tego, że ja nie widziałam tego, bo oglądałam też ekranizację, nie widziałam, że miała na sobie gorset, ale przypuszczam, że mogła mieć pod sukienkami ten gorset, żeby właśnie uwydatnić tą talię. I pani Justyna przede wszystkim nosi sukienki z kołnierzem dużym, szerokim. Są to raczej zachowawcze sukienki. Nie ma, broń Boże, tutaj krynoliny, żadnych halek pod spodem. One są bardziej w taką albo literkę A, czyli lekkim rozkloszowaniem, albo takie opływające na przykład ciało, bardziej przylegające. Jeżeli chodzi o koszulę, to jak najbardziej możemy dopatrywać się, że nosi koszulę z zabudowaną stójką. Często właśnie są one zdobione broszami, jak również też perkalowe spódnice, tylko że do ziemi. I taki przykład właśnie Justyny sobie zrobiłam na swoim przykładzie, tak jak była scena Justyny, kiedy oznajmia, że została zaręczona z Janem Bohaterowiczem, ma na sobie właśnie taką koszulę bawełnianą z wysoką stójką, ozdobioną broszką też cameo, do tego ma taką bardziej opływającą spódnicę, a ja sobie jeszcze dodałam fantazji i sobie uczepiłam, to nie jest jarzębina, bo jarzębina jest pod ochroną, to wiem, to jest taki rodzaj dziurawca, żeby to po prostu jakby
połączyć moja fantazja, to jak była ubrana i wystylizowana Justyna Orzelska podczas ślubu Elżuni i Franciszka Jaśmonta, bo wtedy miała właśnie Justyna na sobie taką muślinową, bardzo piękną, zwiewną sukienkę, która miała delikatny dekolt, miała właśnie bufeczki na ramionach i miała podkreśloną talię paskiem. Także to jest taka moja fantazja na dzień dzisiejszy. I tak wyglądał właśnie dwór w Korczynie. Następnym do analizowania wzięłam oczywiście Olszynkę i Marię Kirłową. Maria Kirłowa jest właśnie przykładem takiej kobiety niezależnej, bardzo pracowitej, która właśnie łączy i elegancję, i łączy taką też wiejskość, sielankowość. Można powiedzieć, że to jest takie nawet nawiązanie do typowego stylu, który można dzisiaj nawet znaleźć, cottagecore, czyli to jest taki styl wiejskości, zafascynowanie się tym życiem na wsi, tą sielankowością. I jak to u Marii Kirłowej, jak jedzie gdzieś na przykład do dworu w Korczynie, wtedy ubiera bardziej, powiedzmy, eleganckie ubrania, na przykład właśnie sukienki, obowiązkowo nakrycie głowy, u niej to najczęściej jest kapelusz chroniący przed słońcem i oczywiście też perkalowe bądź też bawełniane spódnice i sukienki, na przykład do pracy w domu czy też przy jakichś innych porządkach. No i też czasami ją można było zauważyć na przykład z jakimś fartuszkiem zawiązanym tutaj na talii. Następnym miejscem do omówienia, jeżeli chodzi o nadniemne i modę, można wziąć oczywiście Osowce. Jeżeli mówimy o Osowcach, to na pewno możemy wziąć pod uwagę panią Andrzejową Korczyńską, która jest matką Zygmunta. I tutaj przede wszystkim jest to, powiem szczerze, że to jest taki smutny przykład kobiety, ponieważ ona przez całą powieść chodzi tylko w kirze, w kolorze czerni, nie ma żadnych innych kolorów, nie przeodziewa. Bardzo mocno, rygorystycznie podchodzi do tej mody, czyli trzymając się tym, że cały czas ma żałobę po mężu i nosi bardzo właśnie takie koszule z zabudowaną stójką, z żabotami, do tego spódnice długie do ziemi i obowiązkowo taki toczek z woalką zasłaniający prawie całą twarz. No i drugą taką kobietą w Osowcach jest Klotylda, żona Zygmunta, która ona już jest młoda, energiczna, która zupełnie jest przeciwieństwem swojej teściowej, która chętnie ubiera właśnie takie koronkowe suknie, często właśnie z dekoltem, często też zdobione oczywiście finezyjnymi rękawiczkami, bądź też wymyślnymi nakryciami głowy, jak na przykład już można powiedzieć o fascynatorach na przykład. Fascynator się często różni od toczka tym, że toczek raczej jest wkładany na głowę, a fascynator jest na opasce, czyli to jest taka różnica, jakby ktoś tam może z Państwa miał problemy. I takim ostatnim miejscem kulminacyjnym jest oczywiście Zaścianek Bohaterowiczów. Zaścianek Bohaterowiczów to jest właśnie przykład takiej idylności, sielankowości, takiej wiejskości, nawet z nawiązaniem do takich klimatów ludowych. I tutaj można wziąć na przykład pod uwagę na przykład Elżunię, która często też nosi bawełniane perkalowe spódnice, ale już na przykład nosi też kwieciste spódniczki, trzewiki, albo na przykład też często na ramionach ma chustę, na przykład jakieś motywy dzisiejsze, góralskie, krakowskie, jak również zawsze splecione włosy w warkocze, bądź też jeden warkocz i przeozdobione często głowy były też kapeluszami słomkowymi albo takimi ozdobnymi chustami, na przykład w kolorze czerwonym czy żółtym, bo wiadomo, ciężko w polu pracować, nie mając żadnego okrycia na głowie. I takim przeciwieństwem Zaścianku Bohaterowiczów możemy wziąć też pod uwagę panią Jadwigę Domontównę, która ona chyba jako jedyna w mojej ocenie najbardziej i najmocniej nawiązuje
w jakimś tam stopniu do epoki wiktoriańskiej, bo oprócz oczywiście tego, że na co dzień w polu zakłada bardziej takie, powiedzmy, swobodne ubrania, tak, na przykład motyw, kiedy pojawia się na ślubie Elżuni i Franciszka Jaśmonta, jest ubrana właśnie w taką amaryntową, czerwoną sukienkę i właśnie ma pod niej zamontowaną tą turniurę, czyli taką poduszeczkę bawełnianą, która nadaje właśnie taką figurę w kształcie litery S. I tyle by było na tyle, jeżeli chodzi o moje porównanie. Także jeżeli ktoś myśli, że nad Niemnem to jest epoka wiktoriańska rodem z Rosji, bądź też z Wiednia czy z Francji, to jest zupełnie nie ta moda. Aczkolwiek też fajnie, że właśnie Eliza Orzeszkowa zwróciła uwagę na tą też modę i też podkreślenie tego, że kobiety tylko nie mają ładnie pachnieć i błyszczeć, ale też jakby podkreślenie tej ich pracy, no i też ich ważności. I przede wszystkim też okres to jest zrzucania tych gorsetów, żeby one po prostu uwolniły się od tego, na baczność, tak, siadanie na baczność, iść na baczność, żeby troszeczkę się poczuły też swobodniej, a przez to, że się poczuły swobodniej, też może mogły swoje prawa głośno mówić, no i oczywiście walczyć o swoje. I dzisiaj też przygotowałam właśnie z tego tytułu takie właśnie też stylizacje. Tutaj są oczywiście przepiękne panie z Fundacji Pełni Wyrazu. Moniko, zapraszam ciebie. Monikę ubrałam w taką stylizację przypominającą po części Marię Kirłową właśnie, czyli połączenie takiej elegancji z bliskością. Ma na sobie taką bawełnianą sukienkę z charakterystycznymi falbankami, aczkolwiek już, żeby nie za bardzo tych ramion pokazywać, bo jeszcze nie pokazywano ramion, czyli już troszeczkę zakryte. I do tego taki fartuszek ma na sobie, na przykład jak Różyc wpadł, a pani Kirłowa się krzątała i tak mogła wyglądać. Także tak wygląda Monika. Drugą modelkę zaproszę, Lizę. Tak, Liza, zobaczcie, jak nawet chodzi, to taka Marta Korczyńska wchodzi od razu, pewna siebie, władcza, która zawsze ma dużo do powiedzenia i taka może być Liza, chociaż nie wiem, ale ja sobie tak wyobraziłam po części właśnie w jej osobie Martę Korczyńską, która jest dosyć taka zdeterminowana, władcza, ale i też właśnie, jeżeli chodzi o strój, ma na sobie bawełnianą koszulę, która pochodzi, myślę, że z lat 70., 80. XX wieku, to jest bardzo porządna, gruba bawełna, ozdobiona brosza tutaj na stójce, na wysokości stójki i do tego ma na sobie spódnicę z lnu. I oczywiście słomkowy kapelusz i żeby nie było, że nie jest nowy, bo jest stary, pochodzi z lat 50. XX wieku. Także tak wygląda Liza. I na koniec Darlena, zapraszam ciebie. Darlena to jest moja Elżunia, która zamieszkuje zaścianek bohaterowiczów. Tak sobie właśnie wyobrażałam po części właśnie naszą Elżunię, czyli już, żeby nie powtarzać tej perkalowej, białej spódnicy, przyodziałam ją w takie trochę ludowe, kwieciste spódnice, do tego właśnie koszula i właśnie tą chustę, co wspomniałam właśnie w swoim wykładzie, że często zarzucały na plecki. No i tutaj kapelusz ozdobiony kwiatami, kapelusz kanotier. A jeżeli by Państwo chcieli wiedzieć więcej na temat mody wiktoriańskiej, żeby została zaprezentowana przeze mnie krynolina i turniura, bardzo serdecznie zapraszam Państwa już 28 września do pracowni artystycznej Altana 1893. Tam od godziny 18 ze swoją drugą koleżanką poprowadzimy wykład właśnie ja o modzie wiktoriańskiej i edwardiańskiej, a moja koleżanka Zuzanna Gonera, antropolożka i członek Stowarzyszenia Denkmal Pomorze, opowie o modzie międzywojennej. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję.